pamiętnych czasach poświęcone jest czci Matki Bożej. Kiedy wszystko w przyrodzie kwitnie, ratu śpiewa, zwracam się do Matki Jezusowej. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco na drugim festiwalu Wieśni Maryjnej Ave Maria, którego organizacja przekłada w ten najpiękniejszy miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Ten, kto ma śpiew na ustach, ma wiele szczęścia. Myślę, że dziś takie szczęście zagości u nas, tutaj, w tej świątyni, gdzie będziemy śpiewać ku czci naszej Matki. Drodzy Państwo, życzę wszystkim, aby dziś było nam radośnie, wesoło. Dzisiaj chcemy wyśpiewać chwałę Matce Bożej. Chcemy jej powierzyć wszystkie te sprawy, które towarzyszą nam w życiu codziennym naszych parafii. Chcemy poprzez ten śpiew wychwalać Matkę Najświętszą, ale także przede wszystkim modlić się. Szczególnie występ łasku, szapoba, wspaniale wasza dobrońska orkiestra i chór również, cała atmosfera, cały kościół, serdeczność wasza jest wspaniała, także czujemy się zaproszeni na kolejne lata. Czuło się taką modlitewną atmosferę i takiego ducha wspólnego. To było takie najpiękniejsze, bo można było tym, co się śpiewa, co się słucha, można się było modlić. Dziękuję.
jako gospodarze. Jakie dziś wrażenia po tym drugim już festiwalu pieśni maryjnych? Bardzo pozytywne, bardzo sympatyczne, ponieważ no, taki przegląd bardzo, bardzo ludzi jednoczy. Tworzymy wielką wspólnotę i dzisiaj pierwszy raz udało się zaśpiewać no, taką ciekawą pieśń, gdzie z pozostałych chórów byli przygotowani i wspólnie no, ładnie, ładnie to zabrzmiało. Taki piękny finał. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja na przyszłe lata.